Annuncio bobis gaudium manium. <noise> Abemus papam. Maria zawsze dziewica. Eipart Henos, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 28 sierpnia 1996 roku. Kościół zawsze wierzył w wieczne dziewictwo Maryi. Kiedy najstarsze teksty czynią odniesienia do poczęcia Jezusa, nazywają Maryję po prostu dziewicą, dając jednak do zrozumienia, że uważają tę cechę za zjawisko trwałe, odnoszące się do całego jej życia. W pierwszych wiekach chrześcijanie wyrazili to przekonanie wiary greckim pojęciem eiparthenos – zawsze dziewica, stworzonym po to, by określić w sposób jedyny i przekonujący osobę Maryi oraz wyrazić w jednym słowie wiarę Kościoła w jej wieczne dziewictwo. Odnajdujemy to pojęcie w drugim symbolu wiary św. Epifaniusza z roku 374 – gdy mowa jest o wcieleniu. Syn Boży przyjął ciało. To znaczy, prawdziwie narodził się z Maryi, zawsze dziewicy, za pomocą Ducha Świętego. Wyrażenie zawsze dziewica zostało użyte przez Drugi Sobór Konstantynopolitański w 553 roku, który twierdzi: Słowo Boże przyjęło ciało od świętej i chwalebnej Bożej Rodzicielki zawsze Dziewicy Maryi i z niej się narodziło. Naukę tę potwierdziły dwa inne sobory powszechne, czwarty laterański, 1215 rok, oraz drugi lioński, 1274 rok, a także tekst definicji dogmatu o Wzięciu, 1950 rok, w którym Wieczne Dziewictwo Maryi Występuje jako jedna z przyczyn jej wyniesienia z ciałem i duszą do chwały niebieskiej. Tradycja Kościoła w syntetycznej formule ukazywała Maryję jako dziewicę przed porodem, podczas porodu i po porodzie, potwierdzając poprzez wskazanie tych trzech momentów, że nigdy nie przestała ona być dziewicą. Najważniejszym spośród trzech stwierdzeń jest to, które mówi o dziewictwie przed porodem, ponieważ odnosi się do poczęcia Jezusa i bezpośrednio dotyczy samej tajemnicy wcielenia. Od samego początku jest ono stale obecne w wierze Kościoła. Dziewictwo podczas porodu oraz po porodzie, choć zawarte pośrednio w tytule Dziewicy przypisanym Maryi już u zarania Kościoła, stało się przedmiotem studiów doktrynalnych gdy niektórzy zaczęli wyraźnie poddawać je wątpliwość. Papież Hormizda precyzuje, że Syn Boży stał się synem człowieczym, narodzonym w czasie na sposób człowieczy, otwierając podczas narodzin łono matki, a dzięki mocy Bożej, nie naruszając dziewictwa matki. Naukę tę potwierdza Drugi Sobór Watykański, który głosi, że pierworodny Syn Maryi nie naruszył jej dziewiczej czystości, lecz ją uświęcił. Jeżeli chodzi o dziewictwo po porodzie, to trzeba przede wszystkim podkreślić, że nie ma żadnych powodów, by sądzić, iż chęć pozostania dziewicą, ujawniona przez Maryję w momencie zwiastowania, uległa później zmianie. Ponadto bezpośredni sens słów, niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja, które Jezus wypowiada z krzyża do Maryi, i do umiłowanego ucznia sugeruje sytuację wykluczającą istnienie innych dzieci narodzonych z Maryi. Ci, którzy negowali dziewictwo Maryi po porodzie, myśleli, że decydującym argumentem jest pojęcie pierworodny, przypisane Jezusowi w ewangeliach, jak gdyby ten zwrot sugerował, iż Maria urodziła inne dzieci po Jezusie. Jednakże słowo pierworodny oznacza dosłownie dziecko niepoprzedzone przez inne. I samo w sobie nie mówi o innych dzieciach. Ponadto ewangelista podkreśla tę cechę charakterystyczną dziecięcia, ponieważ narodzenie pierworodnego syna wiązało się z koniecznością zastosowania się do pewnych ważnych przepisów prawa żydowskiego, niezależnie od tego, czy matka urodziła inne dzieci. Każdy jednak podlegał zatem owym przepisom, ponieważ był pierworodnym. Niektórzy utrzymują, że dziewictwu Maryi po porodzie zaprzeczają teksty ewangeliczne, które przypominają o istnieniu czterech braci Jezusa – Jakuba, Józefa, Szymona i Judy i różnych jego sióstr. Należy przypomnieć, że w hebrajskim, podobnie jak i w aramejskim, nie istnieje osobne słowo oznaczające brata ciotecznego bądź kuzyna, dlatego też pojęcia brat i siostra, Miały znaczenie bardzo szerokie, obejmujące różne stopnie pokrewieństwa. W rzeczywistości pojęcie bracia Jezusa odnosi się do synów innej Marii, uczennicy Chrystusa, w sposób znaczący nazwanej drugą Marią. Są to najbliżsi krewni Jezusa, zgodnie z wyrażeniem znanym w Starym Testamencie. Najświętsza Maria jest więc zawsze dziewicą. Ta jej cecha. Jest konsekwencją boskiego macierzyństwa, poprzez które całkowicie poświęciła się odkupieńczej misji Chrystusa.